Witam, z tej strony Saint. Dzisiaj pogadamy sobie o AK-105 od firmy GHK. Zapraszam. Zanim zaczniemy, muszę powiedzieć coś. Używałem tą replikę dosyć długo. No i powiem szczerze, że jest niezła. Wykonanie, stal, praktycznie, całość. Trochę aluminium, plastiku, ale mniejsza z tym. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy od magazynka. Magazynek klasyczny, polimerowy, dosyć ciężki. Stopka stalowa. Te ustka takie jakby, nie wiem co to nazwać, no, do podawania kulek. Są zrobione z plastiku, więc trzeba uważać, żeby ich nie wyłamać. Ładuje się je specjalną szybkoładowarką, którą dostajemy w komplecie. Można też ręcznie, ale to jest długotrwałe, można powiedzieć. Więc z szybkoładowarką jest szybciej. Ogólnie tutaj to wszystko jest zrobione z aluminium, bo to się wszystko po prostu wyciąga, to jest tylko skrupa polimerowa. No, pojemność kulek 30 sztuk, bo im więcej się załaduje, to magazynek ma problemy z podawaniem. Przynajmniej ja mam taką, nie wiem, niedogodność, problem z tym akurat egzemplarzem, nie wiem. Napisane jest w instrukcji 30, to ładujcie 30, nie więcej. Żeby później pytań, problemów nie było. Na jednym załadowaniu starczy Wam naprawdę na bardzo długo. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o konsumpcję gazu, to ta replika no, nie zżera, nie pochłania. Może dlatego, że cały bolt jest zrobiony z aluminium, ale to za chwilę. Ogólnie magazynek fajny, tylko że trochę ciężki. Teraz ponoć pracują nad lżejszymi magazynkami, więc zobaczymy. Ok, to teraz skupmy się na replice. Ok, zaczynając od przodu, mamy klasycznie tłumik płomienia. Ładny, stalowy gwint, 24 mm. Prawoskrętny, tak jak normalne śruby. No, można go odkręcić, sobie przykręcić do innego. Można też kupić przejściówki specjalne. No, jak kto chce. Dobra, zacznijmy od magnesika. Oczywiście to jest całe stalowe. Przyrządy celownicze przednie, stalowe. Wycior do czyszczenia kałacha, stalowy. Nie używajcie go pod żadnymi względami do czyszczenia repliki, bo to jest do opalnego. Żeby wyczyścić replikę, używajcie polimerowych, dedykowanych do czyszczenia replik, wyciorów, bo inaczej zniszczycie sobie lufę wewnętrzną. I po prostu replika będzie bardzo słabo strzelać, o ile w ogóle będzie strzelać. Górna lufa gazowa, komora gazowa, górna, stal. To oczywiście jest polimer, polimerowe, dół chwyt też jest polimerowy, lufa, co najważniejsze, aluminium. Wiem, ktoś powie zaraz, aluminium, fuj. No można to wymienić, nie ma problemu. Chociaż mogliby dawać stalową od samego początku. Zawieszenie tutaj na pas nośny, wszystko jest stal, więc wielki plus. Idziemy troszeczkę do przodu. Dźwignia do zwalniania i rozkładania repliki, stalowa. Blok gazowy, stalowy, to jest najważniejsze. Repliki WE po prostu mają to zrobione z aluminium i tego bardzo nie lubię. Dlatego przerzuciłem się na GHK, bo też jeszcze realizm jest naprawdę baja. Przyrządy celownicze górne, stalowe. Pokrywa zamka, stalowa. Cały bolt, tak zwany, to rączka przodowania. Niestety aluminiowa. Selektor ognia, stal. Oczywiście musi być. Całe body stalowe. Wraz z pinami wszystko jest stal. Ochrona spustu stalowa. Zwalniacz magazynka stal. Spust stal. Super, prawda? Przycisk do zwalniania kolby stal. Zawieszenie na pas. Stalowe, wszystko stal. Przycisk do zdejmowania pokrywy, stal. Stopka stalowa, śruby oczywiście stalowe, żeby nie było. Przycisk do zwalniania kolby jest z polimeru. Cały system jest w środku taki śmieszny. Klapka, żeby wycior sobie zapakować w palnym odpowiedniku. Stalowa. O, magnes mi się zepsuł. No. To by było, jeżeli chodzi o magnes, to na tyle. Ok. I jeszcze obróćmy sobie replikę.
Co mamy z tej strony? Montaż na jaskółczy ogon. Stal. Super. Praktycznie w każdym kawałku, nawet chyba w cynkach jest stalowy. Przycisk do zwalniania kolby. Stalowy. I ten ząbek tu z przodu. Też stalowy. Ok. Weźmy sobie magnes. Jeżeli chodzi o kolbę, naciskamy ten przycisk. Kolba się zamyka, jest klik. Nie puści za żadne skarby świata, bo nie wiem, czy to widać, ale tamten ząbek mocno trzyma. No. I żeby to zwolnić, trzeba nacisnąć ten guzik. Jest klik. Nawet czasami trochę trzeba mocniej, albo docisnąć. Jak się nie domyka, to można zawsze upiłować, ale trzyma mocno. Siedzi sztywno, nie ma żadnej tutaj luzów, nic. Jeszcze zamknę to, pokażę, bo nie wiem, czy jeszcze to pokazywałem. Tutaj ta część też jest stalowa. To jest po prostu wtopione w całość. Więc naprawdę, jakość bajka. Ok, dobra. A jak się dostać do repliki, jak ją rozłożyć? No to proste kroki. Naciskacie ten guziczek. Możecie sobie przyjąć replikę. Sztywno siedzi, więc trzeba uważać. O! Otworzyło się i pokrywę zamka zdejmuję. Co mamy w środku? No to mamy tą sprężynę, prowadnicę całą. Żeby ją zdjąć, pchamy ją lekko do przodu. Przekręcamy albo troszeczkę do góry, żeby wyciągnąć ją z tych ząbków. I mamy. Co mamy dalej? Mamy tutaj taki, nie wiem, stoper tego całego suwadła. Oczywiście sprawdzimy magnesem, czyż mi się zepsuł. Nie łapie, bo jest to plastik. Polimer, wzmocnik. Wyciągamy go, mamy. Żeby wyciągnąć zamek, musimy przejść na full auto albo semi, to jest bez różnicy. Ważne, żeby nie stało na drodze całego zamka. Przesuwamy do tyłu. Tak, teraz podnosimy do góry i mamy to. Dobra, odłożę replikę chwilę na bok, żeby o tym opowiedzieć. To jest całe to suwadło. Jest ono zrobione z aluminium. Tak, aluminiowe. Dlatego jest leciutkie i nie pochłania tyle gazu. Tu mamy dyszę. Dysza jest zrobiona z polimeru. Bardzo szczelna, super sprawa. Jest zrobiona z polimeru. W środku, nie wiem czy widać, ale się tam błyszczy. To są jakieś części wewnętrzne zrobione ze stali nierdzewnej. Tu też mamy wkręt, który wkręca cały ten system i trzyma go w miejscu. Jest on zrobiony ze stali, więc też jest super plus. Tego daj magnes, kurczę. Musiałeś się teraz zepsuć. No. Całe to jest aluminiowe, dlatego jest lekkie, fajne i przyjemne. I nie pochłania tyle gazu, jak replika pracuje. Dobra. Jeżeli chcemy jeszcze rozłożyć replikę bardziej, to teraz możemy odciągnąć tą pokrywę, dźwignię. I pociągnąć to wszystko do góry. Tylko naprawdę, to mocno siedzi. Możecie też jeszcze lekko tym manewrować, bo to, żeby się Wam nie zaczepiło. I to siedzi naprawdę jak wpalny. O, wyszło. No, macie to. Cała rura gazowa tutaj to jest stal. Otoczka plastikowa i wszystko tu jest stalowe. Żeby to bardziej rozłożyć, musicie tutaj odciągnąć taką małą bajchę do góry, ale przed tym musicie po prostu odkręcić to wszystko i wyciągnąć wycior, bo inaczej on patrzy, bo idzie przez całą długość. Nie będę tego teraz rozkładał, bo filmik by miał pół godziny albo godzinę. Jakbym się zabrał za to. Ale podstawy są. Zamykamy zawleczkę. Z powrotem dźwignię. Zamknięta. Tu jest taka, jeszcze pokażę szybko. Tu jest taka dziurka, więc jak przepychamy, to jest takie klik i to siedzi po prostu. To się nie rusza, nie lata. Dobra, składamy replikę z powrotem. A, jeszcze szybko. Gafę strzeli. Dobra. Opowiedzmy sobie o częściach wewnętrznych. Pokażę tutaj zaraz nożem, jak to jest. Tu mamy
komorę hopa ogólnie. To jest kółko do podkręcania hopka. Czyli kręcicie chyba w prawo, żeby podkręcić hopa, w lewo, żeby zmniejszyć hopa. To jest wszystko zrobione z polimeru, tak samo jak tutaj to. To jest taki, nie wiem, osłonka bloku tego hop-up, że trzyma to wszystko w miejscu. I to jest na dwie śruby przyczepione, żeby to wszystko było w jednym miejscu, się nie ruszało. To wszystko jest z polimeru, hop-up jest też z polimeru, ale można zawsze ulepszyć go na aluminium. Dobra, idąc do części wewnętrznych, wszystko co tu widzicie, wszyściutko, to jest jakieś zwalniacze magazynków, jakieś, nie wiem, zderzacze, inne takie pierdoły, nie znam tych fachowych nazw. To wszystko jest zrobione z aluminium albo z nalu. Chociaż mówią prędzej, że to jest z nal. No mniejsza. Można to wszystko, praktycznie wszystko, wymienić na stalowe, jeżeli ktoś chce. Więc nie ma problemu. Dobra. Składamy replikę z powrotem. Myk. Wsadzamy to. Kostka. Klikła jest. Bierzemy sprężynkę. Wsadzamy do środka. Wsadzamy z powrotem tak jak była. I tutaj teraz musimy naprowadzić sobie. Mamy tutaj jakąś szczelinkę między przyrządami celowniczymi. Musimy to wsadzić pomiędzy. Tak, teraz. Jak już weszło, to dociskamy. Aż kliknie. I wszystko się zamknęło. Teraz mamy replikę. Wszystko ładnie działa, poprawnie. Zabezpieczamy i gotowe. Jeżeli chodzi o główną budowę, działanie i wszystko, to już omówiłem. Teraz pójdziemy schronować całą tą replikę i zobaczyć, jak ostro ona strzela. Dobra, główna budowa i działanie omówione, co jest zrobione z czego. Polimer, 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 stal, 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 z nal, albo aluminium, stal, 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 aluminium, stal, 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 stal. Proste. Wszystko wewnętrzne to albo polimer, albo aluminium. Tak, ale to teraz trzeba zważyć, ile to wszystko waży. Magazynek jest pusty, bez kulek, replika na bok. Bierzemy sobie wagę. Ja mam taką zwykłą kuchenną, gramową i zobaczmy. Włączmy ją. Ile waży sam magazynek? Waży 606 gramów. No nieźle, ciężki. Replika waży 2594 gramy. Czy na pewno? No. Plus do tego magazynek to waży 3201 gram, czyli ponad 3 kg. No ale chyba głównie dlatego, że tu magazynek też robi dużą różnicę. No to jednak mamy kawał ciężkiego klamota. A przypominam, że to jeszcze jest nieulepszona replika, więc jeszcze dużo można w nią wstawić. Jakieś części, nieczęści, które ja też mam zamiar wrzucić. A co zamierzam dalej zrobić z tą repliką? Ulepszę ją. Wrzucę sobie tutaj części od różnych mark, od 5KU, trochę Maple Leafa wejdzie, na przykład gumka hop-up, cała komora będzie aluminiowa. Najważniejsze też, bym zapomniałem powiedzieć, jest to replika od GHK, a GHK jest kompatybilny z LCTK-iem i nawet mówią to na pudełku. Więc naprawdę polecam kupić części od LCTK, o ile jeszcze macie może LCTK gdzieś na boku, to możecie użyć z niego części i wsadzić swojego kałacha od GHK. Cały bolt będzie zmieniony na stalowy, wszystko będzie praktycznie zamienione na stal, gdzie się tylko da. Komora hopa będzie zmieniona na aluminiową, precyzyjną od Maple Leafa. Lufa wewnętrzna precyzyjna, pokrywach zamka, przód, wszystko będzie zmienione, uchwyt, kolby nie będzie, będzie to taki kompatybilny mały karabinek. Oj, dużo będzie naprawdę zmienione w tej replice, więc polecam zasubskrybowanie kanału. Teraz prowadzę go też w polskojęzycznej formie, więc to jest pierwszy film, jeżeli chodzi o repliki w polskojęzycznej wersji. Mam nadzieję, że rzetelność moja z
sprawi i zainteresuje Cię do zasubskrybowania, żebyś nie przegapił więcej takich fajnych filmów, o ile Ci się podobają. Zresztą oceń jak chcesz. Mam nadzieję, że się wypowiedziałem dobrze, nie popełniłem żadnych błędów, spodobało się. Macie już jakąś opinię wyrobioną na temat tej repliki. No i może też kupicie sobie jedną, jak będziecie mieli ochotę, jak nie, to nie. Co ja lubię odnośnie tej repliki? Powiem szczerze, że jest super, nawet bez ulepszania. Wszystkie części są spasowane, świetny dźwięk przeładowania. Kopię też równo. Tam, gdzie powinno być zrobione coś ze stali, jest zrobione ze stali. No niestety trochę wewnętrznych elementów, praktycznie wszystkie elementy wewnętrzne są zrobione z aluminium, ale można to wymienić. Waga jest, no, jest dosyć ciężki. No niestety jeszcze z magazynkiem jest jeszcze cięższy, bo magazynek jest tutaj najcięższy i to jest właśnie chyba mój główny minus według mnie. Ładnie się wpina, bez problemu, nic nie lata, sztywno siedzi i to jest moim zdaniem super. Możecie nawet zobaczyć. Nic tu nie trzeszczy, nie lata, nic się nie gnie. Jednym słowem, bajka. Daję 9 na 10. Bo gdyby była na przykład lufa zrobiona ze stali i może tu to suwadło główne, tak zwany bolt, byłby zrobiony ze stali, to byłby, no byłaby 10 mocno. Nie wiem czemu tak zrobili, może restrykcje, tylko dziwne, bo karabiny od GHK-a, GHK SG553 jest całkowicie zrobiony ze stali. Wszystkie bebechy, wszystkie te suwadła, nie suwadła, wszystko ma zrobione ze stali. Lufa ze stali, wszyściutko jest w nim ze stali zrobione, więc nie wiem czemu nie mogli w swoich kałaszkach zrobić tego ze stali. Też są, jest chyba kałach od GHK, który ma lufę stalową. Tylko jedna jest taka wersja kałacha, nie wiem czemu oni nie zrobili tego we wszystkim. Więc daję 9 na 10. Gdyby to było zrobione jeszcze ze stali, może nawet wszystko ze stali w środku, to byłoby 10 na 10 moim zdaniem. A tak to może w przyszłości zrobią.